w katechezie dla tej religii jest bardzo istotne dzisiaj, ponieważ nasi uczniowie żyją w tej kulturze medialnej, są tym pokoleniem medialnym, więc oni sami też oglądają dużo filmów, sami też produkują na różny sposób. Ten film konkretny, Kiedy Boga, myślę, że jest najbardziej dobrym punktem wyjścia dla katechetycznej refleksji nad zbawczym dziełem, nad życiem Jezusa. Tutaj, jak widzieliśmy, zaledwie zwiastun, to nie mówimy w całości filmu, to jest bardzo istotne. Autorzy bardzo dobrze dobrali fragmenty biblijne, korzystali też z najnowszych osiągnięć wszelkich nauk, tak aby te miejsca, postaci, zwyczaje były wiernie ukazane, tak jak to miało miejsce w życiu ziemskim Jezusa faktycznie w tamtych czasach. Dlatego też film ma ogromne walory i poznawcze, też walory emocjonalne, bo tutaj też autorzy dołożyli wszelkie starań, żeby rzeczywiście wzbudzić w widzu określone wrażenia, emocje i też tak stopniując je nareszcie, żeby nie było ich za wiele, ale też żeby rzeczywiście widz przeżył ten film. Co więcej, w katechezie absolutnie nie moglibyśmy tylko poprzestać na tym, że przeżyjemy film i koniec, ale też na to, żeby jeszcze była kontynuacja, chociażby w ramach lekcji, spotkań katechetycznych, tak żeby film był nie tylko obejrzany, ale też odczytany. Stąd też właśnie film jako pewien punkt wyjścia dla dyskusji, dla dalszych wymiany myśli z uczniami. Istotna jest też długość filmu, ponieważ nie da się go obejrzeć na jednej lekcji. Jednocześnie nie warto dzielić taki film na trzy kolejne lekcje, więc po prostu trzeba się wybrać z uczniami, obejrzeć w całości taki film. Warto by też było wcześniej może poprzedzić taką projekcję, takie wspólne oglądanie, przygotowaniem do odbioru, pewną powtórką chociażby z wiedzy o Biblii, a następnie już po powrocie, po obejrzeniu filmie, warto też lekcję sobie poświęcić na to, żeby spokojnie go omówić, odczytać, żeby też trwało to w naszych uczniach. Rozumiem, że też katecheci mają już przygotowany zarys takiej lekcji opartej właśnie o film. Zarys lekcji owszem już jest, niemniej jednak nie warto będzie tylko ograniczać do samych lekcji, ponieważ film stwarza szerokie możliwości wykorzystywania, poza właśnie wspomnianym wyjściem do kina na obejrzenie też, ale pamiętajmy, że wkrótce Wielki Post, zatem myślę, że jeśli ktoś z księży proboszczów jeszcze nie zaplanował czegoś więcej na rekolekcje szkolne wielkopostne, jest to idealna okazja, żeby właśnie wpleść niejako ten film w projekt tych trzech dni, które są dniami zwolnienia z zajęć lekcyjnych, aby uczniowie troszkę mocniej przeżyli ten czas Wielkiego Postu. Jest z nami też dystrybutor filmu Cień Boga, pan Michał Konrad. Panie Michale, gdzie, kiedy, w jaki sposób polscy widzowie będą mogli obejrzeć to dzieło? Tak, dzień dobry serdecznie. Więc film będzie grany w kinach w całej Polsce. Przede wszystkim w kinach studyjnych od 19 lutego. My sprowadziliśmy ten film specjalnie na okres Wielkiego Postu, po to właśnie, żeby poprzez film też wejść trochę głębiej w tą atmosferę Wielkiego Postu, dobrze przygotować się do rekolekcji wielkopostnych. On jest świetnym właśnie takim uzupełnieniem rekolekcji wielkopostnych. Także film będzie grany w kinach studyjnych. Natomiast stworzyliśmy jeszcze taką możliwość, dogadaliśmy się ze wszystkimi multiplexami w Polsce, że będzie możliwość oglądania tego filmu na zorganizowanych pokazach. Czyli jeżeli jakaś grupa zadzwoni do któregoś z multiplexów, do Cinema City, do Multikina czy do Heliosa, bo to są trzy takie największe multiplexy w Polsce, będzie możliwość z grupą ustalenia terminu, godziny i będzie ten film wyświetlony. Ja mam pytanie też do pani Patrycji Hurlak, osoby, która jako aktorka na sztukę filmową patrzy może od strony drugiej niż my widzowie, od strony aktora. Po co się robi filmy religijne, takie filmy jak Cień Boga? Czyli wczoraj, witam bardzo serdecznie, wczoraj po obejrzeniu tego filmu, bo nie ukrywam, obejrzałam go dopiero wczoraj, wcześniej nie miałam na to czasu, modliłam się, żeby też przetrawić ten film, bo jednak opis męki, jakkolwiek by nie był, jakkolwiek jeżeli go przeżywamy nawet podczas drogi krzyżowej, to jeżeli kochamy tego Jezusa, to On nas boli. Jakby nie wyglądał, nas boli, więc wczoraj też poprosiłam o słowo i jeden z kapłanów modlił się o słowo dla mnie. I przyszło słowo z Ewangelii Świętego Marka. Z 4 rozdziału tam jest przypowieść o za siebie. I tak sobie pomyślałam, że właśnie takie filmy są
tym zasiewem. Czyli są tym ziarnem, które wrzucamy. To jest ten czyn jest nafaszerowany słowem, więc słowo jest żywe. Jeżeli ktoś, kto na przykład nigdy nie usłyszał Ewangelii, trafi na ten film, usłyszy Ewangelię, zobaczy Ewangelię, więc dajemy zasiew. Dalej, jak kiełkuje ziarno, o czym mówi ta przypowieść, my nie wiemy już, jak ono kiełkuje, czy śpimy, czy nie śpimy, gdzieś to słowo w tych ludziach kiełkuje, ale nie ma szans zakiełkować, jak im tego nie damy. Ale jeszcze jedna refleksja mi się nasunęła, ponieważ to, co mnie boli, pytał ojciec jako aktorkę boli mnie to bardzo, że nawet w kręgach katolickich, kościelnych, filmy, zdjęcia są kradzione. Czyli są pokazywane w szkołach, czy przekazywane dalej w internecie bezprawnie. I to jest tak trochę, jakbyśmy na ten zasiew to ziarno ukradli i zasiali czymś kradzionym. Wiadomo, że kradzione nie tuczy i z kradzionego nic nie będzie dobrego, ponieważ to ziarno ukradzione automatycznie jest zainfekowane złym duchem, bo jest w grzechu ciężkim, w grzechu przeciwko przykazaniu nie kradnij. I to jest coś, co mnie boli, ale ja wiem, że na pewno Michał ma na to sposób, jak to zrobić w tym filmie, żeby jednak było dobrze. Tak, to prawda. My przygotowaliśmy się na to, żeby dać możliwość obejrzenia tego filmu każdemu. Nawet w parafiach odległych, gdzie w bliskiej okolicy nie ma żadnego kina, przygotowaliśmy możliwość zakupienia licencji i wyświetlenia filmu w parafii. Taka licencja kosztuje 500 zł brutto, więc wydaje mi się, że na parafię to nie jest wysoki koszt, natomiast daje możliwość legalnego obejrzenia filmu. Także też zachęcamy do tego, że jeżeli gdzieś w jakimś mieście nie ma kina, nie można zorganizować wyjścia do kina, żeby właśnie zakupić licencję i w ten sposób też ubogacić ten czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji. Ja bym chciała jeszcze dodać, bo tutaj Michał mówił o swoim filmie. Myślę, Michał, że jeżeli będzie 15 osób w szkole i napiszą do Was maila, że mamy prośbę, nie mamy kasy na licencję, to też można negocjować. Damy radę, poradzimy sobie z tym na pewno. Natomiast też chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że my ponosimy koszty chociażby zakupu licencji takiego filmu, koszty wprowadzenia do kin, to są bardzo duże koszty. I teraz jeżeli filmy są na przykład rozprowadzane później nielegalnie i my nie zwrócimy sobie kosztów tej licencji, nie kupimy następnego filmu, ani nie zrealizujemy, bo tak jak my na przykład jesteśmy teraz w trakcie realizacji filmu o świętym Maksymilianie Kolbe. I też jeżeli uda nam się pozyskać jakieś pieniądze, przeznaczamy to na produkcję kolejnego filmu, więc to jest tak naprawdę, działając legalnie, wspieramy też ewangelizację przez film w przyszłości. Także to jest bardzo ważna sprawa. Ale ja wiem też, że nie każdy, bo też do mnie wracają takie osoby, mówią, ale to jak my mamy kupić legalnie film? My nie wiemy, proboszcz nie wie na przykład, czy pani, która prowadzi katechezę, czy dyrektor szkoły nie wie. Więc jest taka fantastyczna zakładka na stronie EKI.pl, która nazywa się Dobry Film i tam są i filmy, i katechezy. Jest dokładnie podane, jak można pozyskać je legalnie, zwrócić do instytucji, która daje. Jest to, tam są wszystkie filmy ciekawe, filmy polecane, nie jest to jeden film. Jeżeli ktokolwiek ma problem, jak, w jaki sposób dotrzeć do licencji, to na tej zakładce znajdziecie Państwo wszystko, co jest Wam do tego potrzebne, żeby legalnie pozyskać filmy i katechezy. Przypominam, że strona ekran.pl, zakładka Dobry Film, tam krok po kroku właśnie odpowiedź na te pytania, które może wielu z Państwa, czy wielu z duszpasterzy będzie miała. Warto im podpowiadać ten adres. Zanim oddam Państwu głos, będziemy czekać na pytania od Państwa, chciałem jeszcze zapytać pana Michała, który jest dystrybutorem, ale także reżyserem, twórców filmów reklamowych. Czy ma pan taką świadomość, że o tym, co mówiła pani Patrycja przed chwilą, że przez to, co pan robi, pan sieje słowo, sieje Ewangelię, że w jaki sposób kontynuuje pan w taki audiowizualny sposób dzieło ludzi, o których jest ten film, to jest historia o Jezusie, ale także o apostołach. Czy dzisiaj twórca filmowy może być apostołem? Ja powiem tak, ja staram się rozeznawać w swoim sercu to, co mam robić.
i nie specjalnie jakby nie rozmyślam nad tym zbyt wiele. Po prostu staram się robić to, co uważam, że powinienem wykonać. Natomiast cieszę się, jeżeli otrzymuję różne informacje, maile od ludzi, którzy dziękują za filmy, które produkujemy, czy które wprowadzamy do kin. Czasem dostajemy naprawdę bardzo wzruszające maile, takie, że ktoś na przykład po wielu latach poszedł do spowiedzi, czy coś tam się zmieniło w danej rodzinie, jakiś dialog się rozpoczął, który był zamknięty przez dłuższy czas. To są bardzo takie wzruszające maile, które dają nam też taką motywację do tego, żeby dalej podejmować te działania właśnie ewangelizacyjne poprzez film, ponieważ dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie właśnie multimedia są niezwykle obecne w naszym życiu. Ja przypuszczam, że gdyby dzisiaj żyli apostołowie, oni też by się tymi formami posługiwali. Apostołów z czasów Jezusa nie ma, ale my też musimy tutaj tą rolę apostolską przejmować, zwłaszcza świeccy o Soborze Watykańskim II mają tutaj, są specjalnie wezwani jeszcze do tego, żeby się zaangażować w te kwestie ewangelizacyjne, także na pewno będziemy je podejmować. Jeszcze pani doktor. Pan Michał był bardzo skromny, myślę, że pan bardziej jest takim apostołem, podobnie jak inni twórcy tego typu filmowcowie. Kiedy bardzo to pan Michał powiedział o tych apostołach, dziś teoretycznie ich nie ma, wspierają nas z nieba wszyscy ci święci apostołowie, niemniej jednak dzięki takim, którzy mają cieniu Boga, nasi uczniowie mogą wiedzieć, że i oni mogą być uczniami Jezusa, dlatego że apostołowie, jak zobaczymy w filmie, nie wszyscy byli idealni, byli bardzo różni. I ta perspektywa właśnie uczniów Jezusa jest bardzo atrakcyjna dla naszego przekazu katechetycznego, żeby nasi uczniowie dzisiejsi zobaczyli, że każdy z nich, nieważne jakie ma wady, jakie ma zalety, może być faktycznie uczniem Jezusa. I tak naprawdę myślę, że jest kolejny argument za tym, że takie filmy są potrzebne i trzeba z nich korzystać. Jeszcze głos od Samara. Chciałbym dwa słówka powiedzieć jeszcze o samym filmie. W rzeczywistości ten film jest filmem po pierwsze kameralnym. Jest to plus tego filmu, to znaczy nie jest to film porównywalny do amerykańskich Colossals z lat 60., 70., prawda, gdzie jest to jakaś mega produkcja. Jest to film skromny, bym powiedział nawet subtelny, zrobiony pewnie niezbyt bogatymi środkami, ale jest to swego rodzaju plus tego filmu, bo do wielkich produkcji jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni i one czasami jakby psują, to znaczy pozbawiają nas, zwłaszcza takich jak katolików po prostu, czy chrześcijan, takiego jakby dosyć osobistego stosunku do historii, która jest opowiadana. Druga rzecz, to jest film biblijny, to znaczy opowiada historię biblijną. Oczywiście ubiera tę historię biblijną, która jest właściwie najbardziej znana na świecie, tak przynajmniej do tej pory jeszcze było w ostatnich latach. Choć ostatnio się troszeczkę to psuje, był taki jakby mały taki zastój pod względem filmów religijnych. Ale co, jest ta historia, jest taka na miarę człowieka i to jest pewien plus. Dlaczego? Dlatego, że widz może ją odebrać bardzo osobiście, personalnie. Trzecia rzecz, ponieważ jest to film biblijny, on czerpie dosyć mocno z samej Ewangelii, jak to słusznie pani zauważyła, a zatem jest to rodzaj właśnie głoszenia Ewangelii, zupełnie świadomie. A ponieważ jest to film skromny, to jest to adresowane naprawdę bardzo osobiście do każdego człowieka. O czym film mówi? Film opowiada historię znaną prawie wszystkim, ale opowiada ją może nawet nie tyle z punktu widzenia apostołów, jak zostało tu zaznaczone, choć oczywiście tak, ale bardziej jeszcze pokazuje samych apostołów. Jezus, mimo że jest główną, centralną postacią tego obrazu, w rzeczywistości jakby nie jest aż tak mocno zaznaczony, jak we wszystkich innych filmach. Natomiast ten film pokazuje, jak apostołowie dojrzewali do wiary w Mesjasza.